Wierzę w to, że w życiu wszystko dzieje się nie bez przyczyny. Codziennie, przez całą ciążę modliłam się o zdrowe dziecko. Dopiero po kilku latach doszłam do wniosku, że dostajemy nie to, co prosimy, ale to, czego potrzebujemy. To, jaka jestem teraz, mam dzięki Edycie. Dzięki temu, że pojawiła się w moim życiu taka, jaka jest. Mam na imię Ewa, a to moja córka Edyta. O tym, że Edyta ma zespół Downa, dowiedziałam się po porodzie, zanim jeszcze ją zobaczyłam. I to nasze pierwsze spotkanie było już naznaczone smutkiem i wtedy jeszcze takim głębokim nieszczęściem w środku. Gdy w końcu pielęgniarka mi ją przyniosła, to miałam takie wrażenie, że w tych czarnych, szeroko otwartych oczach widzę błaganie: kochaj mnie, mamo. Kochałam ją od samego początku, bez dwóch zdań. Ale potem przyszedł dla mnie najgorszy okres. To nie był problem z akceptowaniem Edyty, tylko problem mój, z samą sobą. Żal, wyrzuty sumienia, poczucie winy, kara. To się we mnie zagnieździło na 5 lat. Nie umiałam tego nazwać i sobie z tym poradzić. Ten brak poczucia własnej wartości sprawił, że poza rodziną nikomu nie mówiłam, że Edyta ma zespół Downa. Trudno o tym dziś mówić i się do tego przyznać, ale bałam się, jak ktoś zaglądał do wózka. Bałam się, jak świat zareaguje na moją córkę. Czy społeczeństwo ją zaakceptuje? W końcu zdałam sobie sprawę z tego, że uleczę siebie tylko wtedy, gdy zacznę o tym mówić otwarcie. Choć gdy mówiłam to zdanie pierwszy raz, moje dziecko ma zespół Downa, to głos mi się zacinał. Zawsze najważniejsze było dla mnie to, żeby Edyta dobrze czuła się sama ze sobą i dobrze czuła się w społeczeństwie, żeby nie myślała, że jest inna. Jest zbuntowaną nastolatką, jak każda nastolatka. Jest uparta niesamowicie. Zawsze musi postawić na swoim, więc cierpliwości uczy mnie bardzo. Z drugiej strony się cieszę, bo ma własne zdanie, ma charakter. Chociaż czasami jest mi z tym ciężko, ale ja też nie byłam grzecznym dzieckiem. I najwięcej problemów jako nastolatka to właśnie ja przysparzałam. Więc jak przypomnę sobie swoje zachowania, pomaga mi to zrozumieć Edytę. Mam tu sąsiadkę, z którą jestem bardzo blisko. Ma córkę Ewę w wieku Edyty i Karolinę, kilka lat młodszą. Dziewczyny w zasadzie razem się wychowały. Dziś też dużo czasu spędzają ze sobą. Opiekują się Edytą, zabierają na spacery z psem, na podwórko. Kiedyś, jak były mniejsze, to oczywiście zadawały pytania. Ciocia, dlaczego Edyta nie mówi? Albo jeszcze nie chodzi? Wszystko zawsze tłumaczyłam. Dziś traktują jak jedną ze swoich koleżanek. I nie ma czegoś takiego, że wstydzą się znajomości z Edytą przed swymi kolegami czy koleżankami. Że zostanie to wyśmiane. Czy Edyta zostanie wyśmiana? Bo wiadomo, dzieci i młodzież są różne. I też dzięki właśnie postawie Ewy i Karoliny Edyta ma koleżanki i kolegów na podwórku. Może już nie z taką zażyłą więzią jak z nimi, ale dzieci na podwórku ją akceptują. Jak Edyta ma lat 16, nie spotkałam się z jej negatywnym odbiorem. Może właśnie dlatego, że emanuje taką pozytywną energią i pozytywnym nastawieniem do samej siebie. Nigdy nie była absorbującym dzieckiem. Potrafi zamknąć się w swoim pokoju na kilka godzin i tam organizuje sobie czas. Ma takie rytuały. To grę na pamięć, to ma kredki, gitarę. Lubi słuchać muzyki i śpiewać. Jest też bardzo dobra w pływaniu. Większy nacisk kładłam na jej rozwój społeczny niż na ten psychointelektualny. Oczywiście od samego początku robiłam wszystko, co można było robić. Pracowałam z nią. Nigdy jednak nie czułam, że muszę osiągnąć coś więcej. Einsteina z niej przecież nie zrobię.
Większe znaczenie miało dla mnie to, żeby wyszła sama na dwór, porozmawiała z kimś, poszła do sklepu, była w miarę samodzielna. Chciałabym, żeby po ukończeniu szkoły była gdzieś zatrudniona, żeby miała takie poczucie, że jakoś sobie w tym społeczeństwie funkcjonuje. Na miarę swoich możliwości, ale normalnie. Żeby też miała świadomość, że jakieś pieniądze zarabia na siebie. I to jest chyba to moje największe marzenie w stosunku do Edyty. Żeby była szczęśliwa. Między mną a Edytą jest bardzo silna więź emocjonalna. Przewartościowała moje życie. Zaczęłam dostrzegać, co jest ważne, co jest wartościowe. Gdyby nie ona i ta jej świadomość funkcjonowania i to, co może zdobyć, a czego na pewno nie zdobędzie, to dziś najprawdopodobniej skupiałabym się na rzeczach błahych i nieistotnych w życiu. Edyta po prostu dała mi dużo więcej, niż ja dałam jej.